Reset Obywatelski. Piotr Szymewicz, codziennik Resetu. Witajcie, jest ze mną Piotr Nowak z Inforu. Cześć Piotrze. Dobry wieczór, cześć Piotrze. Dzisiaj będziemy mówić o mojej tak zwanej ulubionej ustawie o handlu w niedzielę. Moim zdaniem jest to jedna z najgorszych ustaw, która powstała w ciągu ostatnich lat. Mówiliśmy o niej w różnych kontekstach kilkukrotnie, ale dzisiaj pojawiła się okazja, żebyśmy o niej szerzej trochę porozmawiali, ponieważ pojawiło się badanie UC Research grupy Oferista, która pokazuje, że 52,6% Polaków chce sklepów otwartych we wszystkie niedziele. To wzrost o 6,6% punktu procentowego w stosunku do poprzedniego badania. Tylko 38,9 ankietowanych popiera obecne ograniczenia, czyli ten selektywny zakaz, o którym zaraz też będziemy mówić. Natomiast również są inne badania, które już przed paru miesięcy, mianowicie 69% ankietowanych kasjerów opowiada się za tym, żeby wszystkie sklepy były otwarte, o ile otrzymają podwójne wynagrodzenie, więc tak obywatele, społeczeństwo jest przeciwko obowiązującym przepisom, jak i osoby pracujące w sklepach, w hipermarketach i supermarketach, natomiast politycy upierają się, żeby utrzymywać status quo. Jest taka dziwna koalicja PiS-u i Lewicy. PiS i Lewica chce utrzymać tą obecną ustawę, natomiast Trzecia Droga i Tusk kombinują, ale żadna partia parlamentarna, łącznie z Konfederacją, nie chce po prostu wyrzucenia tej obowiązującej ustawy do kosza, czego, jak mówię, chce 52,6% Polaków. Ale może zacznę od takiego pytania odnośnie tej zmiany. Jak myślisz, dlaczego właściwie, bo to też nawet zaskoczenie dla niektórych, którzy pisali, to było chyba dla Rzeczpospolitej ten sondaż, dlaczego się zmieniły twoim zdaniem te opinie? Co takiego się stało? To jest bodaj w ciągu pół roku, jak chodzi o tą zmianę, że więcej osób chce odrzucenia obowiązujących przepisów. No, czy jest to bardzo ciekawe, bo 6 punktów procentowych, czyli niecałe 6, to faktycznie jest już znacząca zmiana. Można by oczywiście mniemać, że ma to związek ze zmianą władzy i też przechyleniem się nastrojów społecznych. Teraz też ci, którzy wcześniej afirmowali ten zakaz handlu, mają mniej narzędzi do tego, żeby go bieżąco promować i przypominać, jak niezwykle dobrą i skuteczną jest on ustawą, choć oczywiście wcale nie jest. Być może również jakaś zmiana zachodzi świadomościowa w społeczeństwie, natomiast rozmiary tego by wskazywały, że musiał zafunkcjonować jakiś proces makro, coś co zmieniło nastroje społeczne, więc ja bym stawiał na zmianę władzy. No też mi się tak wydaje, natomiast my chcieliśmy trochę o tej ustawie porozmawiać. Przed tym programem rozmawialiśmy o tym, że chcielibyśmy zastanowić się nad tym, dlaczego część społeczeństwa też tę ustawę jednak popiera. Przyznam szczerze, że trudno jest mi znaleźć argumenty, dlatego że naprawdę uważam, że ta ustawa jest strasznie zła. Ja przypomnę tylko, że jej autorem jest de facto Związek Zawodowy, NSZ Solidarność. Jak wiecie, ja też jestem związkowcem i przyznam szczerze, że nie rozumiem, dlaczego akurat Solidarność tą ustawę wprowadziła. Natomiast może zacznijmy od tego, jaki twoim zdaniem był cel w ogóle tej obowiązującej ustawy? O co tutaj tak naprawdę chodziło? No bo tak, mamy dwie perspektywy. Pierwsza to jest perspektywa obywateli, którzy dokonują zakupów również w niedzielę. Druga to jest perspektywa pracowników, którzy mają swój harmonogram pracy, którzy mają również oczywiście prawo do odpoczynku, którzy mają prawo do dobrych warunków pracy i zarobków. I zgłaszano, autorzy tej ustawy mówili, że to ma się przysłużyć jednym i drugim. Obywatelom, dlatego że wreszcie będziemy mogli spędzić czas wraz z bliskimi, nie kierunkować się w stronę świątyni konsumpcji, nie robić zakupów, nie żyć w pośpiechu, a właśnie odpocząć nieco, wyciszyć się i udać się, co też z pewnością mieli, na co mieli nadzieję autorzy ustawy, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Związek Solidarność, udać się do świątyni, żeby tam modlić się oraz rzucić na tacę. No nie ukrywajmy, że między innymi taki był cel właśnie, żeby nic nie odciągało ludzi od kościoła, ale także rodziny. Tak? No i drugi cel to miała być regeneracja pracowników handlu, bo istotnie oni pracują bardzo, bardzo dużo, grubo ponad 40-godzinny tydzień pracy. I faktycznie
warto by było sprawić, żeby oni za pieniądze, które umożliwiają im stabilne życie, mogli też pracować jednocześnie mniej. To jest realny też problem. Natomiast, jak się też okazało, i o tym zaraz powiemy, zakaz handlu ani o godzinę nie obniżył czasu pracy ludzi, którzy pracują w handlu. Są tego różne powody, to jest bardzo, bardzo ciekawe, o tym zaraz powiemy. Czyli z jednej strony ludzie mieli mieli mieć możliwość odpoczynku, z drugiej strony pracownicy handlu mieli możliwość wytchnienia i spędzenia czasu z rodzinami. Jak wyszło, Piotrze? Jak to ocenisz? Jak ocenisz skutki funkcjonowania tej usługi? No właśnie, problem polega na tym, że w niedzielę jest otwartych większość sklepów. Szacuje się, były takie badania M-Platform, około 60% sklepów w niedzielę zwane niehandlowymi, 60% sklepów funkcjonuje, jest otwartych. Wokół mnie, mieszkam w Warszawie, jest otwartych w niedzielę co najmniej 5 sklepów na przestrzeni 500 metrów i są to wszystkie sklepy, jeden jest tylko zamknięty. Wszystko jest, krótko mówiąc, otwarte i tak się składa, że akurat to te sklepy, które pracowników traktują, mówiąc delikatnie, nie najlepiej, by nie powiedzieć wręcz źle. Te sklepy są otwarte zazwyczaj od godziny 7 do 23, niekiedy od 9 do 21, więc cały dzień i ci sami pracownicy są rano, co są wieczorem, czyli krótko mówiąc w niedzielę często pracują ci sami pracownicy po 12 godzin, więc argument, że to jest jakieś odciążenie, niestety nie działa. Bardzo ciężko się pracuje, też czytałem kiedyś raporty Państwowej Inspekcji Pracy, kilka tych raportów na przestrzeni kilku lat i okazało się, że prawa pracownicze w znacznie większym stopniu przestrzegają duże sklepy niż te małe, czyli te małe bardziej łamią prawa pracownicze, znacznie mniej się w nich zarabia, też sprawdzałem wynagrodzenia w branży właśnie handlowej i różnica między małymi placówkami i dużymi w branży handel przekraczała 1300 zł, 1300 zł różnicy na korzyść tych placówek dużych, które w niedzielę są obecnie zamknięte, więc ustawa faworyzuje te małe sklepy, gdzie płaci się znacznie gorzej. Przytoczę, może kiedyś przytaczałem, ale to jest dosyć czarujące, mianowicie autorzy ustawy handlu piszą w uzasadnieniu ustawy, czemu ona ma ostatecznie służyć i cytuję, w rytmie tygodnia wyznaczającym upływ czasu niedziela przypomina dzień zmartwychwstania Chrystusa, jest pasmą tygodnia, podczas której świętujemy zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, dopełnienie w nim dzieła pierwszego stworzenia i początek nowego stworzenia i później od uczniów Chrystusa oczekuje się jednak, by nie mylili świętowania niedzieli, które powinno być prawdziwym uświęceniem Dnia Pańskiego z zakończeniem tygodnia, rozumianym zasadniczo jako czas odpoczynku i rozrywki. Wymaga to także głębszego zrozumienia niedzieli, aby nawet w trudnych okolicznościach można ją było przeżywać w podstawie pełnego posłuszeństwa Duchowi Świętemu, więc nawet nie chodzi o to, żeby odpoczywać, tylko żeby służyć Chrystusowi Panu. To jest napisane w uzasadnieniu tej ustawy? Tak, to, na stronie Sejmu można przeczytać, więc to jest dosyć czarujące nawet, aż takie bym powiedział rozczulające. Przejdziemy może jak zdążymy na końcu, dlaczego Lewica to popiera, ale niezależnie od uzasadnienia, bo ktoś mógłby powiedzieć, że uzasadnienie jest egzotyczne, jakieś takie specyficznie polskie, a sama ustawa może działać. Natomiast problem polega na tym, że stronę za tym uzasadnieniem czytamy, że obaw nie powinien budzić spadek zatrudnienia w sektorze handlu ze względu na możliwość handlu w niedzielę przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą przewiduje się stworzenie dodatkowych miejsc pracy w formie samozatrudnienia. Czyli ustawodawca sam założył, że zgodnie z logiką ustawy zamkniemy część tych hipermarketów w niedzielę i nastąpi przepływ siły roboczej od umów etatowych w sieciach handlowych do umów śmieciowych w tych małych sklepach, gdzie ludzie od rana do nocy pracują na samozatrudnieniu. Więc to jest zdumiewający moim zdaniem efekt tej ustawy, który akurat ustawodawca przewidział. I drugi aspekt tej ustawy, który też jest dla mnie zdumiewający jak na związek zawodowy, mianowicie jak czytamy też w uzasadnieniu tejże ustawy, że przewiduje się, że ograniczenie handlu w niedzielę spowoduje przeniesienie ciężaru opodatkowania na usługi, to jest gastronomię, rozrywkę w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem społecznym na tego typu usługi świadczone w niedzielę, czyli przepłynie siła robocza handlu do gastronomii czy rozrywki. Jak ja później słyszę, i ja miałem taką debatę z panią z Kauflandu, z OPZZ-u, że ona mówi, że jak chce prześladować biedne kobiety, które pracują za ladą, no to ja się pytam, czy te same kobiety, które będą później pracować w kawiarni, restauracji czy w małym sklepie na samozatrudnieniu, czy one wtedy nie będą matkami, czy one nie będą kobietami zapracowanymi, czy one nie będą ciężko pracującym ludem miast i wsi,
który będzie na gorszych warunkach pracował, bo w tych hipermarketach nie jest lekko, ale pensje są dużo wyższe niż w tych małych placówkach czy w kawiarniach, więc przyznam szczerze, że totalnie nie rozumiem jakby logiki tej ustawy. Naprawdę nie rozumiem, o co tam chodzi. Spójrzmy na to, jak niesamowicie jest to bałamutna ustawa. Z jednej strony mówi o tym, że jej celem jest zapewnienie czasu wolnego, po to, żeby ludzie spędzali go z godzinami. Z drugiej jednak wskazuje, że chodzi o to, żeby spędzać czas w duchu z udziałem Ducha Świętego. Mówi się, że ludzie mają odpoczywać, a jednocześnie zakłada się, że siła robocza będzie przepływać z handlu, gdzie warunki pracy są jako tako stabilne, do gastronomii, gdzie jest przecież totalny wyzysk i dzika Amerykanka. A co my słyszymy o tym z ust polityków? Ja przyznam, Piotrze, pamiętasz, rozmawialiśmy tego dnia wielokrotnie, bo byliśmy obaj zdruzgotani tym, co się stało w Sejmie. Zdaje się, to było w czerwcu tego roku albo w maju, no i w każdym razie późną wiosną. Wtedy był projekt ustawy, bardzo źle skonstruowanej, zresztą przywracającej handel w dwie niedziele w miesiącu autorstwa Polski 2050, właściwie posła Ryszarda Petru, który w ogóle jest specjalistą od niezwykle niskiej jakości pomysłów politycznych, czego dowodem była ta ustawa. No i wtedy się zebrał tam opór w Sejmie przeciwko projektowi, skomasowany wokół Solidarności i Lewicy. Taki wydawało się egzotyczny sojusz się pojawił. Ja nawet zrobiłem wywiad wtedy z przewodniczącym handlowej Solidarności Alfredem Bujarą, który przyznał, że tak, że to bardzo ważny dzień dla polskich rodzin i chodziło tam podobno o kobiety. O kobiety, które będą mogły spędzić czas ze swoimi dziećmi. A to przecież tak strasznie ważne, bo jest taka więź dziecka z mamą, prawda? I jakby przewodniczący Bujara nawet słowem się nie zająknął o tym, że ich celem tutaj był przepływ, żeby te same kobiety pracowały w gastronomii. I wtedy również ministra pracy, rodziny, polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jak jeden mąż, jedna córa z Piotrem Dudą i z Alfredem Bujarą mówili, że mówią nie temu, żeby polskie kobiety były zaganiane do pracy. Nie zająknęli się tylko o jednej rzeczy, że tak naprawdę 70% tych kobiet, bo 70% kasjerek, tak jak Piotr powiedział, 69 dokładnie, one chcą iść do pracy w siódmy dzień tygodnia. Podam wam przykład. U mnie na osiedlu jest sklep, to jest sieciówka, nie jest to Żabka. Tam pracuje pani Asia. Ja ilekroć jestem w tym sklepie, to widzę panią Asię. I kiedyś pytam, a pani kiedyś ma w ogóle wolne? Ona mówi, no rzadko. Ona najczęściej pracuje po 13 godzin, 7 dni w tygodniu. Nie jest właścicielką tego sklepu, jest pracownicą. Ja mówię, pani Asiu, ale dlaczego pani tyle pracuje? Ona mówi, no wie pan, no muszę się utrzymać, a syn poza tym ma wesele. Także ludzie muszą pracować, chcą pracować w handlu dłużej, dlatego po prostu, że tam są płace tak niskie, że troszeczkę nie mają wyjścia. Także receptą powinny być jakieś porozumienia branżowe, które by ucywilizowały poziom płac w handlu, a na pewno receptą nie jest skracanie im czasu pracy, tak żeby oni mogli zarobić jeszcze mniej. Albo też, co postuluje Związkowa Alternatywa, zwiększenie i to wyraźne, 2,5-krotne stawek za pracę w niedzielę. To by rozwiązało, a ktoś, kto zarabia, ma dniówkę, strzelam teraz 160 zł, no to tu bym mieć dniówkę w wysokości prawie 400 zł. No, dla takiej osoby jak pani Asia, no to jest właśnie to. Ona by mogła wtedy wziąć sobie wolne na przykład we wtorek, a pójść w niedzielę za większą kasę do pracy. Ale niestety Solidarność o takich ludziach jak pani Asia nie pomyślała. Ani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ani Partia Razem. Tak, i właśnie to, co mnie zaskoczyło, bo kiedyś pan Bujara powiedział zdumiewającą rzecz. Powiedziała ją też pani Maląg swego czasu i rozumiem, że chyba Dziemianowicz-Bąk ma podobne poglądy w tej sprawie. Mianowicie kiedyś Bujara, w rozmowie, nie pamiętam, czy w Polsacie, czy w jakimś medium, wbił mnie trochę wręcz w krzesło. Mianowicie on powiedział, że te propozycje 2,5 razy wyższych stawek, czy nawet razy dwa, że to jest służenie obcemu kapitałowi i zabijanie polskiej przedsiębiorczości. I mówi to związkowiec. Ja mówię, no ale jak to? No, ja chyba walczę jako związkowiec o wyższe pensje. Jak to? To pan mówi, że wyższe płace zarżną polską przedsiębiorczość. No to może niech ta polska przedsiębiorczość właśnie działa od poniedziałku do soboty.
jeżeli miałyby te wyższe stawki zdarznąć, no to niech ta polska przedsiębiorczość drobna w niedzielę po prostu będzie dla Boga, rodziny, seksu, przyjaźni, kina, czego tam sobie polska przedsiębiorczość chce, ale jak nie chce polska przedsiębiorczość więcej płacić, to po prostu niech nie będzie w niedzielę czynna. Natomiast warto jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo ja nawet często spotykam się z pytaniem, co pan sądzi o zakazie handlu w niedzielę? I warto jednak powtarzać to, że to jest w ogóle pytanie oparte na błędnych przesłankach, ponieważ mówiłem już o tym, że około 60% placówek handlowych w niedzielę nie handlowe jest otwartych, ale też to wynika z ustawy, to żeby było jasne, nie są żadne przekręty. Mianowicie ustawodawca wpisał, że było 32 wyjątki, teraz bodaj jest 30. Między innymi zwolniono od zakazu są kawiarnie, cukiernie, placówki handlowe w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki, stacje, sklepy na stacjach, paliw płynnych, placówki handlowe, których przeważająca działalność polega na sprzedaży pamiątek lub dewocjonaliów, pamiątki, gdzie jest sprzedaż prasy, bilety komunikacji miejskiej, wyroby tytoniowe, alkohol oczywiście, placówki na dworcach w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych, czy właśnie, co jest wykorzystywane na masową skalę, te placówki, w których działalność jest prowadzona przez tak zwanego właściciela sklepu, co oczywiście często jest fikcją, to działalność pocztowa, która jest na różne sposoby wykorzystywana. Krótko mówiąc, ta ustawa od początku nie była zakazem handlu, a nie była zakazem handlu właśnie dlatego, że Polacy i Polki nie chcą zakazu handlu i gdyby władza wprowadziła całkowity zakaz handlu, no to wtedy rzeczywiście mogłaby się Polska na władzę wkurzyć. I rządzący o tym wiedzą i naumyślnie stworzyli dziurawą ustawę, w której nie ma żadnego zakazu handlu, tylko po prostu wybiera się pewien segment handlu i wybrało się akurat ten segment handlu, który bardzo źle traktuje pracowników, jest bardzo drogi. Więc mam od początku wrażenie, że ani tu nie chodziło o dobro pracowników, ani o dobro konsumentów. Natomiast tam powiedziałeś o tej Dziemianowicz-Bąk. Już niezależnie od Dziemianowicz-Bąk, jakby wiecie, mówię do moich tutaj naszych widzów i widzek, jestem krytyczny wobec pani Dziemianowicz-Bąk, no ale generalnie w tej sprawie cała lewica, prawie cała lewica głosowała za tą ustawą. Jak myślisz, dlaczego lewica głosuje za ustawą, no, która jest ewidentnie zła? Jednak w krajach zachodnich lewica bije się o wyższe płace. Tak jak powiedziałem, czy to w postaci ustawy, czy układu zbiorowego są tam 2,5 razy, czy 2 razy, czy nawet 1,5 razy wyższe stawki, ale jednak są. A w Polsce to, że lewica się, nie wiem, skleiła jakoś z tym PiS-em czy z Solidarnością, jakby też elektorat lewicy w ogóle jest przeciwko tej ustawie. To wszystkie badania pokazują, znacznie bardziej w ogóle niż cały, jakby średnia społeczna, to elektorat lewicy jest bardzo przeciwko tej ustawie. Dlaczego twoim zdaniem parlamentarna lewica w tej sprawie jest sojusznikiem Solidarności i PiS-u? Ja mam wrażenie, że tam zafunkcjonowała jakaś dziwna logika, której efektem jest wiara w to, że jeżeli lewica zacznie popierać rozwiązania socjalne i społeczne Prawa i Sprawiedliwości, wtedy elektorat Prawa i Sprawiedliwości przestanie głosować na PiS, a zacznie głosować na lewicę. W sensie im bardziej my będziemy podobni do PiS-u, tym większa szansa, że oni nas pokochają, tak? To jest tak jak ktoś, kto ma niezwykle przystojnego kolegę w klasie, który ma powodzenie u dziewczyn, więc on stara się ubierać tak, jak on, zachowywać tak, jak on, ma nadzieję, że wtedy będzie miał równe powodzenie, tak? Oczywiście tutaj sobie żartuję, natomiast faktycznie lewica wychodzi z takiego założenia, że to biedny, uciśniony lud głosuje na Prawo i Sprawiedliwość i my musimy się podporządkowywać i stosować do gramatyki politycznej, do pomysłów, przejmować generalnie agendę, czy stosować się do tej agendy. Jest to oczywiście samobójcza strategia, bo pokazuje, że lewica nie ma żadnego projektu, żadnego pomysłu na to, jak przekonać do siebie wyborców, szczególnie tych, którzy faktycznie mają jakieś zapotrzebowanie socjalne i próbuje jedynie małpować te pomysły Prawa i Sprawiedliwości. Wreszcie też lewicy brakuje kompetencji, tak, bo gdyby oni pokusili się o jakąś analizę tego, jak realnie można poprawić sytuację pracowników handlu, no to by stwierdzili, że jeżeli im zaczniemy więcej płacić za godzinę pracy, no to wtedy oni nie będą zmuszeni do tego, żeby pracować tak długo, będą mieli większy luz, bo będą mogli po prostu sobie wziąć wolne, bo ich życie nie będzie naznaczone walką o przetrwanie. Niestety ta świadomość nie dotarła do umysłów polityków i polityczek lewicy. Ja też myślę, że warto byłoby, żeby część polityków jednak czasem zrobiła zakupy w różnych rodzajach sklepów. Nie to, że uważam, bo to jak pamiętasz słynne pytania Tuska do Kaczyńskiego i odwrotnie, ile kosztują ziemniaki, czy tam ser, no to jest taka
typowa strategia, no polityk nie musi znać cen wszystkich produktów. Niemniej jednak ja mówię o tym, że warto, żeby politycy widzieli, jak realnie działają sklepy, dlatego że na przykład jednym z ubocznych skutków tej ustawy, która weszła w życie, jest to, że w piątki i soboty w hipermarketach są potworne tłumy, bardzo duże kolejki, ludzie, którzy są tam zatrudnieni, znacznie ciężej wtedy pracują, no bo mają znacznie więcej klientów, więc ta praca jest cięższa. Przy okazji różnego rodzaju właśnie te duże sklepy są otwarte często dłużej w piątki i soboty, czyli na przykład do 23 czy nawet 24. I ciekawy efekt, były na ten temat badania i rejestruje się, tak powiem, upadłość firm. W ciągu tych 6 mniej więcej lat zakazu handlu kilkanaście tysięcy małych sklepów upadło. W związku z powyższym doszło do sytuacji, że te małe sklepy, które miały być wzmocnione dzięki tej ustawie, one paradoksalnie, można powiedzieć, jako jakby grupa, że tak powiem, jako segment handlu, ich sytuacja się pogorszyła. Nieznacznie pogorszyła się sytuacja również sklepów tych największych, natomiast radykalnie poprawiła się sytuacja, rozkwitły głównie dyskonty i stacje benzynowe, sklepy przy stacjach benzynowych. No i teraz pytanie, czy dla obywateli i pracowników jest to dobra zmiana? Szczerze powiedziawszy, mam właśnie poważne wątpliwości, dlatego że na stacjach benzynowych i w dyskontach nie ma żadnych związków zawodowych. Rzeczywiście sytuacja pracowników jest bardzo nieciekawa, więc można powiedzieć, to są takie trochę uboczne skutki ustawy. Bo jest jeszcze jedna motywacja, o której nie mówiliśmy. Wydaje mi się, że ta ustawa... Myślę, że jedną z takich motywacji ustawodawcy przy tej ustawie była niechęć do kapitału zagranicznego, tak? Że hipermarkety to jest ten kapitał zagraniczny, to są te duże korporacje zachodnie, prawda, które zdobywają polski rynek, a po drugiej stronie są małe, dobre polskie firmy. No i znowuż pytanie, czy rzeczywiście dla pracowników te małe polskie firmy są dobre i czy mamy bronić polskich firm tylko dlatego, że są polskie, nawet jeżeli dowolnie źle traktują pracowników i mają dowolnie niską jakość towarów i dowolnie wysoką cenę tych towarów, więc mam tu poważne wątpliwości. Jeszcze, żeby pełny obraz nakreślić, dodam rzecz, którą też lubię przypominać, ponieważ jest to jedna z najgorszych zapisów w polskim prawodawstwie, mianowicie mniej więcej 2,5 roku temu bodaj koalicja Lewicy i PiS-u wprowadziła poprawkę, że w niedzielę przedsiębiorca może za darmo korzystać z pracy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków i dziadków. Więc ta ustawa też jest zupełnie rzecz niesamowita, pozwala na darmową pracę w niedzielę, więc zakazuje się pracować za pieniądze w hipermarketach czy supermarketach, natomiast dopuszcza się darmową pracę rodziny w małych sklepach. I to jest, tego nie rozumiem też. Jak można coś takiego, Zandberg to na przykład poparł? Jakie to przerażające skutki może przynieść? Wyobraźmy sobie kobietę, która pracuje od poniedziałku do piątku. Jej mąż prowadzi sklep i on mówi: słuchaj, no to teraz idziesz w niedzielę do roboty jeszcze, porobimy u mnie, nie? I ona też zamiast odpocząć, zamiast zrobić coś dla siebie, pójść z koleżankami na herbatę, to ona musi harować, to ona haruje u niego w sklepie i nawet grosza od niego nie dostanie za to, tak? Bo on może legalnie po prostu ją zapędzić do tej roboty, tak samo zresztą jak, nie wiem, 17-letniego syna na przykład, nie? Też zupełnie prawo sankcjonuje wyzysk osób z rodziny, które niekoniecznie muszą mieć na to ochotę. Rodzina jest też siecią pewnych zależności między sobą, stosunku władzy, tak? Jedna osoba może wymusić na drugiej coś takiego jak też praca, no i fajnie by było, gdyby państwo to jakoś regulowało, a w tym momencie państwo się wycofuje, pozostawiając pole na różnego rodzaju patologie. No. Wydaje mi się też, że jeszcze jest jeden aspekt tej ustawy o pracy w niedzielę i dlatego mam wrażenie, że też Kościół brał udział w tworzeniu tej ustawy, nawet jeżeli nie, że tak powiem, ciałem, to duchem. No nie tylko dlatego, że zbierano podpisy pod kościołami, ale chodzi mi też o to, że za tą ustawą myślę, że też w jakiejś mierze stał patriarchalny model rodziny. Zresztą tak też do dzisiaj na przykład jest w Niemczech, no bo o co chodzi? Chodzi o to, i to są też argumenty tych obrońców kobiet, że właśnie kobiety w niedzielę mają siedzieć w domu i domyślnie gotować obiad dla rodziny, dla męża szczególnie, mają sprzątać, mają zmywać, mają właśnie zajmować się domem, a sieci handlowe, szczególnie galerie handlowe służą też temu, no nie tylko żeby zrobić zakupy, ale tam są też na przykład miejsce dla dzieci, gdzie dzieci się mogą pobawić, no ktoś mógłby powiedzieć świątynia konsumpcji, tak w takim złym tego słowa znaczeniu, ale z drugiej strony też dla części rodzin,
i części kobiet, jest to też możliwość odpoczynku właśnie od takiego cotygodniowego, codziennego właściwie znoju w dni powszednie, że na przykład można sobie zjeść i zrobić zakupy poza domem, a nie, że się siedzi w domu i trzeba robić dwudaniowy obiad dla męża i dzieci. Więc myślę, że tutaj ci, którzy mówią, że to ma być niby odpoczynek dla kobiet, wręcz przeciwnie, bardzo często panowie właśnie używają tego argumentu, że te kobiety mają siedzieć w domu. Ja na przykład byłem kilka razy w Niemczech, w mniejszych miejscowościach i przyznam szczerze, że tam rzeczywiście uderza to, że tam jest naprawdę konsekwentny tam zakaz, tam nawet kawiarnie i restauracje w niedzielę często zamykają bardzo wcześnie. I uważam, że to jest akurat część takiego bardzo patriarchalnego modelu, że właśnie niedziela to jest taki czas, kiedy mamy siedzieć w domu i kobiety mają domyślnie gotować, sprzątać, zmywać, zajmować się dziećmi. A mam wrażenie, że Polacy właśnie nie chcą wcale takiego modelu i stąd między innymi też hipokryzja władzy, która mówi o zakazie handlu, a jednak wiedzą, że muszą zostać otwarte tam setki Żabek czy Carrefourów, bo inaczej lud by się wkurzył. Jeszcze jedna taka bardzo ważna rzecz, bo zwolennicy obecnego porządku prawnego mówią, że pracownicy będą zmuszani do tego, żeby chodzić do pracy w niedzielę. No jest to całkowicie nieprawda, bo jeżeli wprowadzimy dwukrotność, czy tak jak postuluje Związkowa Alternatywa, dwuipółkrotność płacy normalnej, no to wówczas, i tutaj nie mam co do tego żadnych wątpliwości, ba, nawet przeciwnicy na to wskazują, będzie więcej chętnych do pracy niż obsad w sklepach. Zwyczajnie każdy chce po prostu zarobić. Kto by nie chciał zarobić 500 na przykład złotych za dzień pracy zamiast 180. I wtedy te osoby, które realnie będą chciały odpocząć, nie będzie żadnego problemu, bo chętnych będzie więcej niż jest etatów. Także ja też tego kompletnie nie rozumiem, tego dyskursu, który stawia taką figurę pracownika, który będzie zmuszony. No nie sądzę, żeby takie sytuacje miały miejsce, szczególnie na jakąś masową skalę, więc to jest po prostu jakiś chochoł stworzony przez zwolenników tej obecnej ustawy po to, żeby straszyć właśnie biednymi ludźmi, którzy chcieliby posiedzieć w domu, a nie będą mogli. Nie będzie takich ludzi. No i właśnie jeszcze warto też pamiętać o tym, że limity czasu pracy jest w ogóle inny punkt kodeksu pracy. W Polsce generalnie obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy. Osobiście chętnie bym się zgodził na to, żeby ten tydzień był krótszy, na przykład 38 czy 35 godzin, również w handlu. Tyle tylko, że to dotyczy umów etatowych. 40-godzinny tydzień pracy dotyczy umowy na etat, natomiast właśnie w hiper i supermarketach przeważają umowy etatowe, 5-dniowy, 40-godzinny tydzień pracy, co oznacza, że jeżeli pracuję w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i na przykład niedzielę, to mam piątek i sobotę wolne, tak? Mam 5 dni, 40 godzin. Natomiast w tych małych sklepikach, które tak sobie uwielbiła Lewica, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy Solidarność, ludzie pracują w ramach umów cywilnoprawnych i tam żadnych limitów czasu pracy nie ma. W związku z powyższym, tam zgodnie z przepisami pracuje się na przykład codziennie od 9 do 21, tak? Przez 7 dni w tygodniu i nikt tutaj nie sprawdza tego łącznie z Państwową Inspekcją Pracy, bo nie ma podstaw prawnych. Więc tutaj również warto o tym pamiętać, że jeżeli chodzi o taką totalną charówę jeszcze niskopłatną, to ona znacznie częściej ma miejsce w tych małych sklepach niż w tych dużych, a z jakichś nieznanych właśnie dla mnie przyczyn rzeczywiście PiS z Lewicą ubóstwiły sobie te małe polskie przedsiębiorstwa. To jest dziwne bardzo. No ja mam wrażenie, że PiS z Lewicą wytwarzają pewną iluzję, nieprawdziwą wersję rzeczywistości. Ja nie wiem, czy oni sami w to wierzą, czy po prostu w sposób użyteczny politycznie wykorzystują to, żeby wytwarzać pewne emocje społeczne wokół na przykład obrony ograniczenia handlu, bo to jest tak dalece odchodzące od realnych nastrojów społecznych. No bo tak, większość kasjerek chce pracować w niedzielę za wyższe stawki. Nie jest prawdą, że jakaś przygniatająca większość ich chce mieć wolne. To jest w ogóle nieprawda. Większość Polaków też chce robić zakupy w niedzielę. Więc tak naprawdę jakby się zastanowić, gdzie jest ta większość, która chce, żeby sklepy były zamknięte, to chyba jest tylko większość posłów Lewicy i PiS-u, tak? Jeżeli mówimy o jakiejś większości, bo trudno się doszukać jakiejkolwiek grupy społecznej, w którym większością by byli zwolennicy, może wyborcy jeszcze Prawa i Sprawiedliwości, nie? Więc to ktoś by chciał się wypowiadać w imieniu większości, to chyba właśnie tylko to jest jedyna grupa, której na tym realnie zależy.
jest jeszcze dosyć duża grupa na terenach wiejskich i w małych miejscowościach, gdzie nie ma super i hipermarketów i oni chętnie by pozamykali w niedzielę super i hipermarkety, których to u nich w okolicy nie ma, więc to jest taka sytuacja, trochę tak jak część osób nie lubi migrantów, a nigdy nie widziało migranta na oczy, tak samo jest z tymi super i hipermarketami, że akurat w miastach przeważają jednak zwolennicy tego, żeby markety były w niedzielę otwarte i tam są te markety, natomiast na terenach wiejskich hipermarketów nie ma i tam przeważa opinia, żeby je zamykać. Musimy kończyć. Generalnie, jak widzicie, jesteśmy krytyczni wobec tych obowiązujących przepisów i jest dla mnie zdumiewające, że rzeczywiście nie ma w parlamencie polskim żadnej partii, która by chciała po prostu tą obowiązującą ustawę skasować i wprowadzić wyższe stawki za pracę w niedzielę. Żadna partia nie chce tego rozwiązania, chociaż ono się wydaje dosyć oczywiste i naprawdę w co najmniej kilku krajach Europy Zachodniej, na przykład w Holandii jest. I ono łączy interesy pracowników i konsumentów, więc jeżeli nas jakiś polityk czy polityczka ogląda, więc staramy się też inspirować z Piotrem. Bardzo Ci, Piotrze, dziękuję za dzisiaj. Dziękuję, Piotrze, dziękuję również Państwu za ten wspólny wieczór. Do zobaczenia. No, trzymajcie się, dobrej nocy i trzymajcie się, a ja się z Wami widzę z Piotrem za tydzień o tej samej porze o 20.30. Na razie. Reset Obywatelski.